A ja bardzo gorąco witam. Gościem listy jest Dorota Pacholasz, czyli liderka zespołu Arkadia Band. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, Marcinie, witam Państwa bardzo serdecznie. Dorotko, ja się posłużę tutaj moimi notatkami a propos zadawania Tobie pytań. One będą bardzo trudne. O, już się boję. Żartowałem, oczywiście będą łatwe, na które na pewno znasz odpowiedź. Trochę się cofniemy. Rok 2020, 2021 i 2022, ale 2020, tutaj wracamy. Twoja piosenka Zaś będzie Weekend. To szlagier roku i byłaś też wykonawcą tego roku 2020. Jak się wtedy z tym czułaś? No wtedy to był w ogóle dla mnie szok i to nawet bym powiedziała, że podwójny, bo no gdzieś tam wiadomo, każdy wykonawca gdzieś liczy może na jakąś jedną nagrodę, a my dostaliśmy jako zespół aż dwie, więc to była dla nas bardzo duża niespodzianka i ogromne wyróżnienie. No i też taki szok, bym powiedziała, taki, wiesz, to była akumulacja takich emocji, ale raczej pozytywnych, no ale przede wszystkim szok, zaskoczenie. Dla Ciebie nagrody to jest żadna niespodzianka, bo otrzymujesz ich bardzo dużo. To prawda, aczkolwiek nie powiedziałabym, że to nie jest niespodzianka, bo jednak każda nagroda nas cieszy, także to tu muszę tak mało troszeczkę sprostować. Cieszy i motywuje? Na pewno tak, bo wiesz co, ja też czuję taki ciężar odpowiedzialności, że jeżeli dostajesz nagrodę, to potem już gdzieś tam twój fan podświadomie liczy, że jak startujesz w następnym plebiscycie, no to też musisz coś pokazać, nie możesz jakby zejść poniżej tego poziomu, przynajmniej tak mi się zawsze wydaje i też mówię w oparciu o to, z czym się spotykam, z jakimi opiniami spotykam się na co dzień od naszych fanów. No i właśnie oni mówią, że no jak zdobyliśmy szlagier roku, to teraz nie wypada, żebyście nie mieli szlagieru roku, więc no zobaczymy, jak to będzie. Ja myślę, że będzie dobrze. Myślę, że tak. Ja się cieszę z każdego miejsca i też tutaj pragnę zaznaczyć, że niezależnie od tego, jaką nagrodę dostajemy, czy nie dostajemy, to i tak już sam fakt, że możesz uczestniczyć w takim wielkim koncercie, tak rewelacyjnie zorganizowanym, to już jest zaszczyt. To już jest samo w sobie coś takiego fajnego. Czy w przeddzień podsumowania za rok 2021 szlagier Gramwa Bank wtedy się w tym roku pojawił, celujesz w powtórzenie tego samego, co wydarzyło się w roku 2020? Chciałabyś to powtórzyć? Czy celuję w coś takiego? Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć na dzień dzisiejszy, bo jakby... Zespół Arkadia Band to jest wachlarz różnych możliwości i wielokrotnie mnie ktoś pyta, jaką wygracie muzykę, to jest mi bardzo trudno określić jednym słowem, bo tak naprawdę w naszym repertuarze znajdziesz wiele utworów i każdy z nich jest inny, ale jeżeli miałabym tak ujednolicić jakby ten rodzaj muzyki, który wykonujemy, no to powiedziałabym, że tak, jest to dance połączony z innymi gatunkami muzycznymi, tak najogólniej, ale to też bym się tak do tego mocno nie przywiązywała, że to już będzie tylko dance na przykład i nie znajdziesz w naszym repertuarze na przykład utworów rockowych, bo dobrze wiesz, że takie mamy. Mamy utwory country, które ja na przykład osobiście bardzo, bardzo lubię. No i mamy też takie zahaczające gdzieś o disco polo dance, także takie też się znajdą w naszym repertuarze, no i oczywiście ballady popowe. Więc no, trudno mi jest tak określić, czy to będzie akurat stricte w charakterze Gramwa Bank. Mhm. Kręci się, kręci się, wybieram kartę, jaką chcę. Rok 2022, to już jest ten rok poprzedni, ten, który minął. Jak ten rok Ty byś oceniła, tak z perspektywy zespołu Arkadia Band? No ja powiem, że był to rok dla nas bardzo taki intensywny, aczkolwiek te smaczki wszystkie dla... widzów listy śląskich szlagierów zostawiliśmy na 2023 i one się pojawią. A dlaczego na ten rok 2023? A bo tak sobie pomyśleliśmy, bo zaczęliśmy pracę nad utworem, który się właśnie pojawi w liście śląskich szlagierów dopiero gdzieś w okolicach lipca ubiegłego roku, 2022. Praca nad teledyskiem była w sierpniu, więc teledysk pojawił się na naszym kanale YouTube Arkadia Band dopiero w październiku z okazji Dnia Nauczyciela i tak jakoś sobie tak wymyśliłam po prostu taką datę, nie żeby specjalnie to nie jest piosenka specjalnie pod ten dzień, ale to z racji tego, że ja wróciłam do zawodu nauczyciela, to tak sobie postanowiłam, że na swoje własne święto damy sobie teledysk, który wyprodukowaliśmy, ale telewizyjna premiera w liście śląskich szlagierów jest w mojej głowie zaprogramowana na rok 2023.
Także wy dopiero zobaczycie. Nie chcesz zdradzić tytułu tej piosenki? Bo... Mogę zdradzić, oczywiście. Lawa. O Lawę, dokładnie tak. Zresztą polecamy. Ten teledysk będzie można zobaczyć w liście. On jest znakomicie zrealizowany, także tutaj też gratulacje. Dziękuję bardzo. Dużo energii tam pokazujesz, muszę ci powiedzieć. Możemy tak zaspoilerować troszkę, tak? No to ja chciałabym tylko powiedzieć, że jest mi bliżej do tej gorącej lawy niż do zimnego lodowca. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. To teraz, Dorota, jeszcze pytanie o sam zespół, bo też trochę zmian w tym ostatnim roku się wydarzyło. No tak, to tutaj muszę powiedzieć, że dołożyłam gitarzystę, wymieniłam właściwie gitarzystę jednego na drugiego, no i skład na chwilę obecną jest to 6 osób, ponieważ jedna z tancerek ma przerwę, bo zostanie mamusią, mogę to oficjalnie powiedzieć po raz drugi. Gratulacje. Gratulujemy, Julka, trzymamy kciuki. Julka się z nami oczywiście spotyka cały czas, gdzieś tam podjeżdża do nas na koncerty, jeżeli jest blisko i dobrze się czuje, czego bardzo życzę Julce, żeby wszystko było okej. Okay. Jesteśmy pełni nadziei, ja że tak będzie. Kciuki, tak? Żeby nie było, tak. Żeby było drugie dzieciątko, było wszystko w porządku. No i jak wróci do nas, po jakimś czasie na pewno. Natomiast na dzień dzisiejszy są dwie dziewczyny, Ewelina i Sylwia. Jest Sebastian, klawiszowiec, gitarzysta Zbyszek, ja jako, wiadomo, jako lider. I jest z nami Marek, realizator, czyli 6 osób. Trzech chłopaków, 3 dziewczyny. Na razie jest równowaga, aczkolwiek z lekką przewagą taką naszą, kobiecą. Czyli nie skłamię, jak powiem, że zespół się cały czas rozwija. Tak, cały czas idziemy do przodu i cały czas myślimy o tym, żeby się zmieniał, uaktualniał. Obserwujemy też, nie ukrywam, że obserwujemy trendy panujące i w związku z tymi nowymi trendami już za niedługo będzie można zobaczyć zupełnie nową szatę graficzną zespołu Arkadia Band, bo sesja się już zdjęciowa zakończyła. Kolorystyka niezmiennie ta sama, czyli biały, logo to czerwony. Zostaje. Tak, zostaje. AB. AB, tak, i jeszcze napis Arkadia Band, bo my mamy takie dwuczłonowe logo też. A kolorystyka niezmiennie 3 barwy, czyli biały, czerwony i czarny. I po prostu robimy roszady tymi barwami. Drodzy Państwo, no proszę bardzo, słyszymy, że tutaj się wszystko zmienia w zespole Arkadia Band, ale też zapytamy o bardzo ważną kwestię. Dorota, chodzi mi jeszcze o Twoje plany na ten bieżący 2023 rok. Twoje i zespołu oczywiście, bo na pewno plany macie. A właśnie chciałam zapytać, czy pytasz o moje plany, czy o zespołu? Znaczy prywatne też Cię mogę zapytać, ale to może za chwilę, teraz może o zespół. To jeśli chodzi o zespół, no cóż, ja mam taką nadzieję z każdym nowym rokiem, że w tym roku to będzie ten nasz taki pik, ten nasz szczyt koncertowy, czego bym sobie i zespołowi bardzo mocno życzyła, bo wiadomo, po jakim czasie jesteśmy i no ta branża strasznie tak podupadła troszeczkę i ja bym sobie życzyła, żebyśmy weszli w ten nowy rok takim pełnym pędem, tak jak było kiedyś sprzed tego dziwnego czasu. Także mówisz o COVID-zie, tak? Tak, tak, mówię o COVID-zie. To są takie moje plany, moje marzenia i mój też cel, nie ukrywam, bo oprócz tego oczywiście tworzenie, ja już powiedziałam tutaj ostatnio i teraz też to mogę powtórzyć, że już nie chcę zakładać, ile my zrobimy teledysków, bo to, jak widzimy wszyscy, może być zmienne, tak? Są pewne rzeczy, których nie możemy do końca przewidzieć. No i tak się też wydarzyło, więc nauczyłam się już nie popełniać tego błędu, ale na pewno jakiś zrealizujemy, może jeden, dwa, to mogę obiecać. Na pewno w tym roku chciałabym wydać płytę piątą, ale zanim ta piąta płyta w tym roku by była, bo jeżeli będzie, to będzie piąta płyta w tym roku, a jeżeli nie, jeżeli piąta płyta się przesunie na przyszły jeszcze rok, to w tym roku ukaże się płyta z wszystkimi piosenkami Arkadii Band, ale już w tym nowym, nowoczesnym 2022 roku, bo wtedy się produkcja skończyła, w takich wersjach już właśnie nowych, 2022. To my się już tego nie możemy doczekać, powiem szczerze. No to jest 46 utworów, więc jeszcze się zastanawiamy, czy wszystkie, czy to będzie jeden krążek, dwa, może trzy nawet. Taki the best of. Tak, coś takiego, new version, the best of Arkadia Band.
Czekamy na to z niecierpliwością. Otrzymuję jeszcze pytanie z naszego wozu, tak? Bardzo istotne, o te twoje plany prywatne jeszcze, bo no, jak już o tym mówiliśmy, to jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć jeszcze B, jak w Arkadii Band. No ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o moje prywatne plany, to chciałabym rozszerzyć swoje horyzonty jako nauczyciel, czyli zdobyć kolejny stopień awansu zawodowego, pójść na dodatkowe szkolenia, jeżeli chodzi o instruktora nauki jazdy, którego uprawnienia też posiadam, ale chciałabym się w tym kierunku też rozwijać. A jeżeli to są takie moje prywatne, poniekąd też i zawodowe. Trzymamy kciuki. No i trzecie, znaleźć wreszcie tą drugą połówkę, bo ja wierzę, że ten książę gdzieś tam jest, on biedny tak jedzie na takim, może ma jakiegoś, nie wiem, no może nie ten samochód, albo nie zatankował, w każdym razie bardzo powoli mu to idzie. W każdym razie powiem tak, jak są już dwie połówki, no to można coś z tego zrobić, nie? Jest pewna całość, to prawda. Ja tobie zazdroszczę, bo ty masz swoją drugą połówkę, więc ja też liczę gdzieś podświadomie, że ta moja też gdzieś się błąka po świecie samotno. Podejrzewam, że tak, i ona się już niebawem pojawi. Tak? Tak czuję. O, dziękuję ci bardzo. Dorota Pacholarz, Arkadia Band była naszym gościem, serdecznie pozdrawiamy, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, Marcin, było bardzo miło, ci powiem. I wzajemnie. Dziękuję.